Marihuana i amfetamina to dwa rodzaje substancji psychoaktywnych, które suwalska policja znalazła w mieszkaniu 25-letniego mieszkańca miasta. Młody mężczyzna trafił za kratki po tym, jak prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie sankcji w postaci tymczasowego aresztu. Poporcjowane narkotyki spakowane w foliowe torebki ukryte były w pudełku po chipsach. Kolejny pakiet w zamrażarce. Ogółem mundurowi zabezpieczyli ponad 50 gramów suszu konopi indyjskich i około 70 gramów amfetaminy. To już znaczna ilość środków odurzających. Na tyle znaczna, że sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku o areszt tymczasowy i osadził 25-latka za kratami na 2 miesiące. Jednak na tym jego kara się zapewne nie skończy. Mężczyźnie grozi nawet 10-letni pobyt w celi. 2 miesiące tymczasowego aresztu to także sądowa sankcja dla sprawcy innego przestępstwa, tym razem przemocowca. 50-letni mężczyzna, jak podają policjanci, pastwił się nad swą partnerką. Gehenna kobiety trwała od kilku lat, a przemoc wobec niej stosowana była i fizyczna, i psychiczna. Popychanie, szarpanie za włosy, uderzanie, poniżanie, duszenie – to tylko kilka z form przemocy, jakie praktykował mężczyzna. O kolejnej awanturze policjantów poinformowała matka ofiary. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna groził konkubinie śmiercią. Patrol policji zastał pod wskazanym adresem przerażoną kobietę i jej oprawcę. Był bardzo pobudzony i pijany. Okazało się, że wcześniej wszczął awanturę, podczas której niszczył przedmioty, uderzał, dusił i groził nożem swojej partnerce. 50-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce usłyszał zarzut, a sąd na wniosek śledczych umieścił go w tymczasowym areszcie. Grozi mu 5-letnie pozbawienie wolności.